Włos się skleja, czyli zegarek się śpieszy. To cała odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Czyli zagadka rozwiązana. No ale trzeba to zdemontować i lusterkę usunąć. O, mamy go. O, to cały winowajca. Jesteśmy w zakładzie zegarmistrzowskim pana Kazimierza Romana Morawskiego we Włodawie przy ulicy Aleja Piłsudskiego 15. Panie Kazimierzu, od kiedy w branży? 34 lata, tak plus minus, w zakrągleniu niewielkim. Jakie były początki? Gdzie pan się przyuczył do tego zawodu? Po skończonym technikum mechanizmu w Włodawie pracowałem w firmie państwowej, która w krótkim czasie uległa likwidacji. W związku z tym, że w tym czasie mój ojciec prowadził zakład zegarmistrzowski i mówi do mnie, chodź, spróbuj. No i ta przygoda z zegarkami trwa po dzień dzisiejszy. Uporządkujmy to, w którym to było roku, w którym pan podjął decyzję i zaczął pan pracować już jako zegarmistrz? Ja jako zegarmistrz 88. Rok. A papiery czeladnicze, które mówią o 2 października 1987 roku, gdzie pan uzyskał? We Włodawie wówczas w tym czasie był cech zemnostw różnych. No i żeby zdobyć papiery czeladnicze, trzeba było złożyć kandydaturę chęci być uczniem zegarmistrza w zegarmistrzostwie w cechu zemnostw różnych i zapewnić sobie praktyki. Właśnie praktyki miałem u ojca przez 3 lata, a w międzyczasie w Lublinie była prowadzona, jeździłem na zajęcia teoretyczne, które się skończyły później po 3 latach egzaminem czeladniczym. A pamięta pan, na czym ten egzamin polegał? Co pan, czym pan się musiał wykazać? A oczywiście. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą lubelscy zegarmistrze. I oni przyjmują zakłady zegarmistrzowskie na co dzień, prowadzą tą działalność, mają zegarki, które klienci im przynieśli. I taki egzaminator przyniósł karton zegarków i tak przypadkowo garść na ten stolik, na ten stolik, na ten stolik. I to mieliśmy robić, naprawdę, te zegarki, takie przypadkowe, które klienci dostarczyli tym ludziom. Poszło bez problemów? Bez problemów, no. Czyli od 1988 roku praktykuje pan już sam. Proszę parę słów o tacie, jakim był zegarmistrzem, jakim był człowiekiem, ile w branży pracował? Ojciec w branży pracował około 40 lat łącznie. No w ogóle we Włodawie w latach właśnie 80. było 7 zegarmistrzów. Na każdej w zasadzie ulicy był zegarmistrz. No i każdy miał co robić. Tylko że w tamtym czasie to dominowały zegarki mechaniczne. 100% zegarków, które się robiło w owym czasie, to typowe zegarki mechaniczne. A dopiero, no już w dzisiejszych czasach, od tam z 100 lat, zaczęły rynek zalewać zegarki kwarcowe. I w tym momencie jest odwrotnie. 95% zegarków to są kwarcowe. A pamięta pan nazwiska tych sąsiadów, konkurencji, czy pozostałych zegarmistrzów właśnie z tamtych czasów? Oczywiście. Pan Koryłowicz prowadził zakład zegarmistrzowski, jego córka prowadziła. Państwo Chęciowie, pan Koryłowicz, Oreńczuk, Tadek Zińczuk. No my i tak policzy, to już jest 7 zegarmistrzów w jednym czasie. Znalazłem gdzieś starą fotografię z Włodawy. Zakład ten, w którym pana tato pracował, był przy Czworoboku 17. Takie zdjęcie tam stoi Simpson. Dojeżdżał do pracy z Simpsonem. I w tym zakładzie po stracie pracy praktykował pan przez 3 lata tak. U taty. Wspomniał pan o tej erze
zegarków mechanicznych. No mamy taką kolejność, zegarki mechaniczne, kwarcowe, elektroniczne. Których jest Pan zwolennikiem, które Pan z nich by wybrał i wskazał jako najlepsze? Tak jak to, któregoś razu jeden z klientów mówił, że zegarek kwarcowy to jest licznik czasu, a zegarek mechaniczny to jest, można nazwać śmiało, zegarkiem. Czyli zgadza Pan się z taką teorią, że każde urządzenie, które liczy czas, jest czasomierzem, ale nie każdy czasomierz jest zegarkiem. Tak, dokładnie. Proszę mi powiedzieć, czy widzi Pan teraz, idąc tokiem myślenia i Pana sympatii do zegarków mechanicznych, czy widzi Pan jakiś powrót, modę powracającą na te klasyczne mechaniczne zegarki? No nie. Cały czas dominują, nieliczni klienci pasjonują się zegarkami mechanicznymi, no i chcą im mieć i o to zabiegają, ale to jest może 1-2% społeczeństwa. Proszę mi powiedzieć, czy prawdą jest, mając tak duże doświadczenie Pana w branży, że można ocenić w jakiś taki sposób szybki, po kontakcie z klientem, opisać go jako człowieka po tym, jaki ma zegarek? A rzeczywiście, że tak. W jaki sposób Pan to odbiera? Marka zegarka. No, czy zegarek, jak wygląda, czy jest estetyczny, czysty, bo są zegarki takie, które niechętnie się bierze do rąk. Czy już widzi Pan taką przestrzeń, że ta moda na te sławetne, niegdyś właśnie mechaniczne, radzieckie zegarki na budziki już przeminęła bezpowrotnie? No raczej tak. Chociażby z tego względu, że zegarki mechaniczne aktualnie są drogie. Minęły czasy, że kupowało się za grosze te radzieckie zegarki, Rakieta, Pabieda, Sława, Poliot. To one już są w cenie, że one kosztują, no, nowo oczywiście, 1000 zł to już jest mało i więcej. No, a zegarki typu Atlantyk, Delbana to już, tak, to już nie dla wszystkich. Proszę pokazać parę narzędzi, bez których nie jest Pan w stanie zacząć żadnej naprawy. No to podstawowymi narzędziami, to w zasadzie 98-80% czasu, które są niezbędne dla mnie w ciągu dnia, lupa, penseta, no i zestaw różnego rodzaju wkrętaków, śrubokrętów, nabijaków. No tutaj mam jeszcze też urządzenia, które pozwalają, żeby do zegarka się dostać, odkręcić. Druga maszynka służy do zamknięcia, bo są teraz zegarki tak ciasno zamykane, że przy pomocy prasy tego się nie zrobi. Co należy do takich podstawowych prac, które Pan wykonuje dla przeciętnego klienta? Jakie najczęściej są to naprawy? A w tej rzeczywistości, w tym czasie, tak, teraz. Że dominują zegarki kwarcowe, no to najczęściej wymiana baterii, ewentualnie jeżeli zegarek jest nieszczelny, czyszczenie tego zegarka. A dorabia Pan części też? Oj nie, to w tą stronę. Czyli w jakim procencie jest Pan w stanie zadowolić klienta? Zdarzały się przypadki, że niestety nie jest Pan w stanie czegoś naprawić. No zgadza się, zwłaszcza jak są zegarki tak zwane nietypowe. Ludzie się rozjeżdżali po świecie i przywożą zegarki, których na naszym rynku części nie ma. No i to się wiąże z kłopotem. Jest to, podejrzewam, niewielki odsetek. No, bardzo niewielki. Pamięta Pan jakiś unikatowy, najdroższy zegarek, z którym miał Pan, zupełnie wyjątkowy, z którym miał Pan do czynienia? To znaczy, no był klient spoza Włodawy w okresie wakacyjnym, którzy się zjeżdżają, z Rolexem. No ale rzeczywiście nie brałem go do rąk, bo to się wiąże z problemem. Wystarczy jedną z części zgubić, która ewentualnie po prostu naprawy pryśnie i są już po wielkie problemy. Już zdarzało się nieraz, że pół dnia spędziłem na kolanach, szukając części na podłodze. I nie chcę powtórek. A jakie zegarki by Pan polecił klientowi dzisiaj? Z mechanicznych, tak? Jakichkolwiek, które są według Pana takie, powiedzmy, najlepsze, czy no przez Pana ulubione. Nie, to znaczy, może w ten sposób, takie zegarki, które są bardzo dobre i w rozsądnej cenie, Casio, z kwarcowych. No a z mechanicznych, też rozsądna cena, zegarek typowo mechaniczny, Orient.
No Atlantyk czy Derbana, no to trochę jest droższe, no ale mieści się w granicach rozsądku cenowego. Proszę mi powiedzieć, a co pan by wybrał do zegarka? Bransoletę czy pasek skórzany? No to znaczy tak, mając na uwadze mężczyznę, jedyną biżuterią na ręku faceta to jest zegarek. No to skoro zegarek, to chyba bransoleta. A jaka różnica jest między zegarkiem męskim a żeńskim? No to w zasadzie tylko wielkość. Często spotykam te w zegarku żeńskim a męskim identyczne mechanizmy, z tym, że te zegarki mają różne koperty, większa, mniejsza. Musi się pan na bieżąco dokształcać z taką taką lawinową zmianą tych nowości na rynku? No nie. Dlatego, że w zasadzie na te zegarki, te kwarcowe, które się aktualnie są na rynku, w zasadzie już od kilku lat ta technika stanęła i niczego nowego nie obserwuję. Jak pan widzi, już jest pan na emeryturze, jak pan widzi przyszłość? Jest pan ostatnim zegarmistrzem we Włodawie. Tak, to prawda. Jak pan widzi swoją najbliższą przyszłość? Znaczy, syn ma chęci przejąć zakład zegarmistrzowski, no ale ZUS-y, ekonomia, koszty pracy w Polsce utrudniają realizację takich zamierzeń na tą chwilę. Jaki na co dzień pan nosi zegarek? Na co dzień? Właśnie orienta, nie mechanicznego. Mechaniczny orient. Bardzo się dobrze spisuje, żywotny, niezawodny. A jaki chciałby pan dostać zegarek w prezencie od kogoś? O, orienta! O, cześć, dobrze, że jesteś. Roboty dla ciebie przyjąłem. To umówiona na Powiedz proszę, Grzegorzu, podjąłeś już decyzję? Będziesz starał się przejąć schedę po tacie? Takie plany są. Takie plany masz. Długo już praktykujesz u taty? Praktykuję już parę lat tutaj jestem. Parę lat tak do ryszcza. Ale taki moment, w którym podejmiesz decyzję, że tylko tutaj, czy jako zajęcie dodatkowe? Widzisz to w przyszłości? Tylko tutaj. Tylko tutaj. A powiedz, dużo się już nauczyłeś? Nabrałeś pewności? Już na pewno trochę też nauczyłem się, zresztą od małego byłem z tym wychowany. Jakim nauczycielem wymagający jest ojciec? Bardzo. Bardzo. A powierzył ci już jakieś prace klientów tak bez dozoru własnego, żeby nie patrzył na ręce, robił już... Tak, nie raz. A jak widzisz to w czasie, kiedy ta decyzja dojrzeje, że będziesz tutaj już sam i robił na własny rachunek? A to już mi ode mnie zależy, kiedy ja to będę sam. Ale plany są. Życzę ci powodzenia i sukcesów w nowej pracy. Prosiłbym jeden jakiś taki, żeby ślubkę czy jak... Znaczy, to jest nowy zegarek. Parę miesięcy. No właśnie ostatnio obserwuję. Panowie często mają piękne bransolety i lawinowo na pasek. No i zapytałem dlaczego, bo to wydało mi się dziwne. A facet mówi przez bransoletę od sąsiadki dostałem po gębie, stręci ta ciąga. Bo to drut się wysunie. No, ile razy ja próbowałem gdzieś sobie pasek wymieniać. Boże kochany, myślę, nie, jadę do Morawskiego, do teleskopiki zdjąć, założyć. Boże kochany, jak ktoś nie jest manualny, tragedia. A tutaj pach, gotowe. No bo bez takiej szlufki? Nie, denerwuje. Ale też można zgary zgubić. Chociaż na zgubę jest sposób. Znany? Mianowicie nie. Klient opowiadał, że ukradł mu rower. I ktoś się mu doradził, że jest sposób, żeby się znalazł. No jaki? A wystarczy pomodlić się do świętego Antoniego, zguba się znajdzie. A ty zaczął się modlić, doszedł do niej tu załóż, przypomnij sobie, gdzie rower zostawił. Jak tu jedna z klientek powiedziała i skończyły się powroty nad ranem do domu, bo nie miałam zegarka. Proszę.